Z jednej strony nie podoba mi się świat, w którym rządzi współzawodnictwo. Z drugiej strony czerpię przyjemność z brudzenia sobie rąk przy sprawdzaniu, co mój rywal kryje pod maską. Niektórzy gracze i ich style gry sprawiają ci trudność. Taka jest prawda. Masz wtedy dwa wyjścia. Albo pozwolisz, by cię to dręczyło, albo stwierdzisz, dobra, jak mogę to przezwyciężyć? To wtedy zaczyna się najlepsza zabawa. I wydaje mi się, że to jest o Marku Selbim. Jak przypomnimy sobie półfinał Mistrzostw Świata, kiedy O'Sullivan, pamiętasz, grał takie wariackie. To był ten dzień. Ten przeciwnik, kiedy on grał takie wariackie rozwiązania w końcówce frame'a, bardzo krytykowany potem był przez i Selbiego, i wielu obserwatorów. Bo były bez szacunku, totalnie. To tak mogło być odbierane, ale on znalazł swój sposób na zniwelowanie tamtego i pamiętasz, że Selby się wtedy zagotował. Posypał się. To się okazało skuteczne. Tak. Jak miał tam trochę szczęścia faktycznie, ale...